O que sabe hablar em polonês? Até agora. O que sabe hablar até agora? Leva, brava, zwinania, do bilchenia, dzień dobry, kurwa, Już tylko godziny dzielą nas od ligowej inauguracji sezonu w Chojnicach. Jak nastroje przed meczem? No, pozytywne. Na pewno zadowolony jestem. Prece są były bardzo dobrze. Drużyna się prezentuje bardzo mocna. Na pewno teraz mamy 6 furki, które oni są wysoki poziom. No i myślę, jak i mamy cierpliwość, rozumiemy, że zawsze pierwsze kolejki są ciężko, bo adaptacja, nowa sezon. Też Chojnice jest ciężko rywala, bo kto nie był na ten hala? Kto nie wie ten hala? No wiemy hala, wiemy jak ten mata wygląda. No i atmosfera na pewno będzie na początek ciężko, no ale ogólnie ja myślę, ja jeszcze raz, prezesom był bardzo dobrze. I jeżeli mamy cierpliwość, pamiętamy, co robimy bardzo dobra, na pewno będziemy wrócić. Będziemy zacinać w Ekstraklasie na dobre wyniki. Miłosz Krzępek, Kamil Surmiak, Dela, Erik Panes już wkomponowali się, zaadaptowali w drużynie? Tak, tak, tak. Bo oni... Mamy, jeszcze raz, Sumi Miłosz, oni byli tutaj dużo czasu, oni nie byli dużo problemu. A Erik Panes i Dela są bardzo dobrze zawodnicze w futsalu. No, po ten preseason, po 6 tygodni razem, oni rozumie, co ja chcę i co drużyna chce też. Twoje przewidywania, twoje prognozy na ten sezon. Kto będzie walczył o medale? To będzie stały zestaw? Piast, Konstrakt, Rekord? Czy ktoś się jeszcze włączy? Bo, ja myślę, jak futsal Ekstraklasa jest do góry, za szybko, szybsi jesteśmy ten ostatnie 5 lat. Rywala są lepsze, ale nie tylko ten top 3. No. Każda drużyna była bardzo mocna, no, Lesno, Bochnia, no, rok temu, no, na pewno wiemy, jak wygląda teoretycznie, Piast, Lubawa, Rekord, Eurobus, robi bardzo ciekawe transferu, no, i potem zobaczymy, jak wygląda ten Opole, Lesno, że zawsze oni byli na tym top 8, no, ja myślę, to będzie ten 6 drużyna, na pewno będzie góra, ale musimy być spokojni, ja myślę, ten Kamienica, teraz nowy trener, nie będzie ten krok do góra. Ten transfer był bardzo dobrze. No, ja myślę, że każda drużyna teraz ma zagraniczne, dobra treneru. Będzie bardzo ciekawa sezon. Zatem powodzenia w Chojnicach, powodzenia w lidze. Dziękuję bardzo. Paweł, dla ciebie to już któreś tam naste przygotowania przedsezonowe, prawda? Różniły się czymkolwiek od poprzednich? No tak, każde przygotowania są trochę inne. W tym roku trenowaliśmy, można powiedzieć, równie albo jeszcze mocniej ciężko niż w poprzednich latach. Fajne sparingi rozegrane, szczególnie cenne na pewno z Haladaszem i z mistrzem Czech, bo gdzieś tam pokazywało to, w jakim miejscu jesteśmy w danym momencie przygotowań, więc bardzo cenne, pokazały nam wiele, no ale tak naprawdę Liga nas zweryfikuje, więc już nie możemy się doczekać tych meczów, żeby już rozegrać pierwszy mecz. Czy i na ile zadomowiliście się tutaj przy Widok 12? No ja powiem szczerze, że myślałem, że będzie gorzej, a naprawdę to jest bardzo dobrze. Mamy parkiet, to co lubimy, bo to było naszym w jakiś sposób atutem przy startowej 13. Tutaj oczywiście to nie możemy nawiązywać do naszej tak zwanej hali, bo to jednak to był nasz dom. Tutaj musieliśmy się zaadoptować, ale jest naprawdę w porządku, mamy dobre warunki, więc co nam pozostaje, tylko grać. Konwencjonalne pytanie o atmosferę w ekipie. No tak, mamy nowych ludzi, 4, tak naprawdę 2 Hiszpanów, więc myślę, że szybko wkomponowali się w zespół, pokażą swoją wartość w lidze i już tak naprawdę czekamy, tak jak powiedziałem, z niecierpliwością na te pierwsze spotkania, aby zapunktować i żeby dobrze zacząć. Na twoje bogate doświadczenie, jaka będzie ta liga w sezonie 2024-2025? Kto będzie rozdawał karty? Na pewno będzie coraz trudniejsza, bo tych zespołów, które chcą walczyć o mistrza i o te najwyższe cele wygrywać spotkania, będzie ich coraz więcej, więc na pewno jakimś takim czarnym koniem będzie Eurobus Przemyśl, który wzmocnił się znacząco przedsezonowo. Oczywiście Konstrakt, Piast, główni faworyci, ale tutaj nie wykluczam jeszcze jakieś niespodzianki, bo widać zawodnicy, którzy przychodzą do naszej ligi, naprawdę to niezłe nazwiska i już znani, renomowani w Europie, więc można się spodziewać jeszcze na pewno innych zespołów, które będą walczyć o najwyższe cele. Skoro wspomniałeś o Europie, na koniec pytanie o nie lada wyzwanie, jakim będzie udział w Lidze Mistrzów. No tak, to jest dla nas kolejna przygoda, bo
trochę rozbrat z Europą był po tych mistrzostwach, teraz się udało, więc no zobaczymy, bo mamy ciężką grupę, nie ma co ukrywać, aczkolwiek wychodzą tam trzy zespoły z czworo, bym powiedział, drużynowej grupy, więc liczymy mocno na to, że znowu powtórzymy nasz sukces w Barcelony, czyli Elite Grand, a później zobaczymy. Dzięki i powodzenia. Dziękuję również.